Lecimy dalej z tematem amortyzatorów, panie, panowie. Teraz będziemy sobie robić ten amortyzator. Chciałem tylko pokazać, jak tutaj fajne wżery są, co nie, w tej sprężynie. Centralnie tu w tym miejscu. No nieźle, nieźle, ale tu mamy cały talerzyk, to jest dobre. Także będę musiał taki drugi załatwić. Nie wiem, czy hurtownia mi znajdzie, ale miejmy nadzieję, że tak, co nie. Także rozbieramy ten amortyzator. I musimy zabrać ten kapturek, który jest tu, o ten tu w środku. No i poduszkę potrzebujemy, najważniejsze, nie? Już poduszka się rusza w ten sposób, nie? No to już jest, o, już jest bezpiecznie, co nie? Już sprężyna na mnie wystrzeli do góry, tak mi to jak kiedyś pierdolnęło, nie? Masakra, nie chcę sobie przypominać nawet. No i tutaj talerzyk mamy cały. To jest zajebista sprawa, przynajmniej do teraz, nie? Tylko sobie odświeżę tą poduszkę, tak troszeczkę. No, guma jest cała, na szczęście, tu na górze. Może to sobie odświeżymy, ten kapturek sobie odświeżymy. No i robimy. Muszę teraz ten kapturek odzyskać, ale kurde, to się przyspawało do tego pręta cholernego. Dobra, może spróbuję tu jakoś uciąć i może się uda wydostać, nie? Byłoby fajnie, kurde. Tu znowu w środku jest jakiś dings, który go blokuje, no ja pierdolę, ta złośliwość rzeczy martwych, ja pierdolę, ale wygląda jak dzwonek, co nie? Tak nawet dosyć kurde fajne, nie? Może tą przejściówkę jakimś cudem wydostanę stąd. Jest, mamy to. Teraz tak, może robię to bez sensu, ale... Niech to jeszcze potrwa parę lat, bo wiemy, że takie rzeczy są ciężko dostępne, poduszek w ogóle nie idzie kupić, to jest druga sprawa, a od wewnątrz możemy troszkę zabezpieczyć, o właśnie, odrdzewiaczem, fajnie, tyle styknie, teraz na drugą stronę, o, od zewnątrz to samo, na to jeszcze przyjdzie farba, mam specjalny rozrzut. Zawsze to trochę tam zabezpieczy w jakiś sposób, nie? No. Poduszkę też możemy zabezpieczyć. Tak, w tom, o. Tutaj w środku najważniejsze, nie? Tu możemy też zrobić troszkę w tym miejscu. Tak, o, tu i tu. Gumy malować nie trzeba oczywiście. Najpierw sobie tu pomaluj. O, tutaj. Tu, kurwa, rękę sobie pomalowałeś. Okej. Tutaj do środka. Zawsze coś to tam wspomoże, nie? Czekamy aż to obecnie i damy drugą farbę. Epoksyd położony, teraz druga, kolejna warstwa. Ochrona przeciwrdzewieniowa. To jest taki właśnie primer, coś takiego. Jak to sobie wyschnie, to na to jeszcze położymy bitex. Pomalujemy to bitexem i powinno już wyglądać dobrze i powinno wystarczyć na parę lat na to, zanim to znowu zacznie rdzewieć, nie? Więc wydaje mi się, że w jakiś sposób jest ten materiał zabezpieczony, nie? Ale bitex to ja użyję w sprayu raczej. No już tak. Mniej więcej, o. Trochę, kurde, dysza już jest zepsuta. No. Wygląda fajnie, panowie. Tutaj jest jeszcze ta guma w środku. Zaraz to wyjmę, żeby jeszcze tam zamalować. No, ale już wygląda fajnie, jakby nie patrzeć. Jeszcze po tej stronie troszkę. No. I elegancko. Poduszeczki odświeżone, zabezpieczone w jakiś sposób.
Zawsze lepsze to niż nic, nie? Dobra. Najpierw sobie zrobię śniadanie. Nic nie jadłem. Będę korzystał oczywiście z produktów sklepu Arkotech. I sobie upichcimy dzisiaj fajne kotleciki z bułeczką. Zobaczcie sami. Sponsorem naszych materiałów jest sklep wysyłkowy Arkotech, specjalizujący się w dostarczaniu najwyższej jakości drobnych sprzętów AGD do domu oraz kuchni. W dzisiejszym zestawieniu promocyjnym również użyję Grill Szefa, na którym można przyrządzić sobie szybkie i dobre danie do chleba lub bułeczek. Na stole mamy kotleciki przysmażone z dodatkiem sosu do kebabów wraz z bułeczkami, a urządzenie Grill Szef ma jeszcze jedną, ale to bardzo ważną zaletę. W momencie, gdy podgrzewałem kotleciki, to wyciągając po jednym na bułeczkę, mogłem spokojnie resztę zostawić na grillu i je przykryć, by zachowały temperaturę. Podgrzewając w ten sposób swoje potrawy, jeszcze nie miałem przypadku, by się przepaliły. Sklep Arkotech gwarantuje profesjonalne podejście do każdego klienta w zarówno dostarczaniu urządzeń, jak i w ich reklamacjach. Kupując cokolwiek powyżej 100 zł, nie płacisz za wysyłkę. A jeśli zamówisz w dzień roboczy do godziny 19 in postem, to sklep gwarantuje, że paczkę otrzymasz już następnego dnia roboczego. Wysyłka natychmiastowa i darmowa. Zamów do godziny 19 i ciesz się już produktem następnego dnia. Zachęcamy do korzystania z rabatu, który przysługuje każdemu odwiedzającemu sklep Arkotech, bez konieczności rejestrowania się lub logowania poprzez inne social media. Kod rabatowy oraz link do sklepu w opisie odcinka przypięty na samej górze. Najedliśmy się, więc czas składać zawieszenie do końca. Okej, to najpierw bierzemy ten amortyzator do roboty. Do złożenia, znaczy się z powrotem. Musimy ścisnąć sprężynę. No i powoli zakładać elementy. Pierwszy amorek mamy złożony do kupy. Myślę, że złożyłem dobrze. A jak nie, to chuj z tym, jeździć, obserwować. Jak też wiemy, albo i nie wiemy, panie, panowie, wymieniając tylne zawieszenie, najlepiej mieć belkę całkowicie opuszczoną, nie? Wiadomo, zabezpieczenia muszą być. I tak sobie pomyślałem teraz, że jak mam tą belkę opuszczoną i bardzo łatwy dostęp do niej, to ją po prostu wyczyszczę całą, na tyle ile się da, obszlifuję. No i spróbuję jakoś w jakiś sposób dziwny zacząć ją malować, konserwować, mimo że do środka aż tam nie dojdę. Niestety, ale no najwyżej resztę zrobię to na samochodzie, na najazdach znaczy się. Ale póki co, jeżeli tutaj mam łatwy dostęp chociaż do tego miejsca, no to można coś zacząć działać w tym temacie, a resztę tam kiedyś ewentualnie na najazdach, nie? Trochę tutaj przeszlifowałem, ale wiecie co? Ja tą belkę chyba ściągnę, bo kurwa strasznie skrzypią poduszki tego, poduszki belki, i to by trzeba było najprawdopodobniej też zrobić. Dobrze mówię? Poduszki tylnej belki, coś takiego. Że spróbuję tą belkę wydostać całkowicie. Może dam tutaj znajomym do wypiaskowania. Choćby nie wiadomo ile to potrwało, ale spróbuję coś w tym temacie zrobić. No bo belka to belka jednak, co nie? Okej, to ja spróbuję w takim razie na tyle, ile się da ściągnąć to, tylko na spokojnie, żeby nie urwać kurwa przewodu hamulcowego, bo już będzie bieda wtedy. Słuchajcie, czy ja dobrze widzę, czy łożysko w ogóle nie ma smarowania żadnego? A jeśli jest to smar, jest starszy od śmierci? Tu jest suche, nie? No zobaczymy, co będzie tu dalej. No, i co my tu mamy? Co my tu mamy? Ogólnie wszystko wygląda w całości, o cylinderek pewnie wypierdolony, ten, który jest tutaj. To mokre, co teraz widać, to tutaj WD-40 dawałem, więc na to nie zwracajcie uwagi jakoś specjalnie. No i co, panowie, teraz by trzeba było, kurde, śruby odkręcić. Na pewno się, kurwa, odkręcą. Na 100% jestem pewien. Dobra, będziemy próbować, nie? Cokolwiek to znaczy, będziemy próbować je ściągnąć. Ale wszystko w całości przynajmniej tutaj wygląda, nie? Przynajmniej teraz, na razie. Nie wiadomo, czy ten cylinderek jest, kurde, rozjebany, czy nie.
Ciężko się teraz zastanowić, ale dobra. Roboty, a roboty, kurde. Dobra, trzeba będzie jakoś tutaj to jeszcze od tej strony trochę popsikam. O, patrzcie tutaj, nagrywajmy to. Walka z Passatem, kurwa. Tego chciałem. Tego chciałem. Śpiewała fajnie to Ania Dąbrowska, nie? Nic się nie dzieje. To miała być tylko wymiana zawieszenia. To miała być tylko wymiana zawieszenia. Nic takiego groźnego. Dobra, tu mamy przewód na zewnątrz, żeby tylko go kurde nie uwalić, bo będzie problem, co nie? Ale z cylinderka ewidentnie waliło. Waliło płynem i kwas poszedł kurde tutaj po tych, po całych tarczach, nie? Jakże jest pięknie. Tutaj też trochę psiknę w tym miejscu, by móc ewentualnie tam odkręcać. No wiem, no belkę chcę ściągnąć, belkę chcę ewidentnie ściągnąć. No i co? Kurwa, nie wyjedziesz. Jak idzie, panie mechaniku, robota? No kurwa, idzie, nie wyjedziesz dzisiaj. Nie wyjedziesz. Okej, okay, tu poszło sprawnie. Przewód hamulcowski na szczęście się nie urwał. Wszystko poszło delikatnie, także to mamy na wierzchu. Odkręcać tuleje będziemy zaraz. Najpierw najważniejsze to, żeby właśnie płyn, przepraszam, przewód hamulcowski, żeby nie tego, żeby nie urwać, co nie? Tam musimy też tego i na pewno już zapowietrzymy układ hamulcowski, ale trudno. Belkę przynajmniej będziemy mieć wyciągniętą na tej stronie, nie? Bo tam już przewód chyba, nie, tam też idzie przewód po tamtej stronie. O kurwa, jak się to teraz dostaniesz, lewarki trzymają, ja pierdolę. Nie przejdziesz teraz tędy, kurwa. Myślę, że tą śrubę uda się bez problemu. Od razu byśmy tuleje wymienili na nowe, jak tą śrubę wykręcimy. No tak by to by musiało wyglądać. Spróbuję się jakoś teraz do przewodu dostać. Nie ma szans, nie odkręcisz tego przewodu, kurwa. Nie odkręcisz go. Szybciej śrubę opierdolisz, niż ten przewód odkręcisz. Taka jest kurewska prawda w tym temacie. Ale widać, że tuleje są zmęczone. Widać ewidentnie. Gumy, kurwa, wypaprane. No tak, co by innego. I tak wygląda ten cały zjebany system. Obejma opierdolona od baku, widzicie? O, ucięte jest. Ale przynajmniej osłony termiczne są. Tłumik też do wyjebania. Też cały tłumik, kurde, środkowy rozjebany. No, tu już dalej w porządku, nie? Jeśli chodzi o spód, ale... No, tu w tym miejscu będzie kurwa, grubo. Grubo i na temat. Nie mam pojęcia, jak ja wydostanę ten przewód. Chyba, że... Słuchajcie, uda się tu odczepić, o. Ale nie, to jest przyspawane do tego. Kurwa. Szkoda, że palnika nie mam. Ale to też muszę uważać, żeby tego kurwa nie przetopić, bo tu jest gumowy kawałek. Okej, tutaj mi fajnie Kuba pomaga troszeczkę w tych tematach. Także fajnie zawsze być z kimś dostępnym na głosówkach, żeby sobie wymieniać głosówki i co, jak tutaj dalej działać, nie? Dobra, niech tu jeszcze wsiąknie wódek do tego łączenia. Dacie mi się zaskoczyć, a za ten czas ja pójdę drugą stronę już sobie rozbierać. Miejmy nadzieję, że tam pójdzie bez niespodzianek. Już tego nagrywał nie będę. Ale w każdym razie zacznę sobie rozbierać teraz tą stronę. Tutaj będzie łatwiej, bo tutaj przewód też tam jest hamulcowy, kurwa. Dobra. Ale przynajmniej wiemy już, jak to robić, nie? O, a po tej stronie jest dobrze. Po tej stronie jest suchutko, jest fajnie. Cylinderek nie jest wylany, ale po tamtej stronie był wypierdolony. No i tyle, kurde, noga. I chyba tyle.
Ja pierdolę, jak ty to odkręcisz, jak ty chcesz tą belkę ściągnąć. Chociaż nie, czekaj, zobaczcie, jakby się udało tą śrubę odkręcić, to nie musiałbym przewodu ruszać. Ale by było full na wypasie wtedy, ja pierdolę. No. No. O, spinki od tego odręcznego. Fajnie, to zaraz sobie to odepniemy. Bo tych, te spinki będę też potrzebował. Nie wiem, czy w ogóle to będzie do dostania jako nowe. Okej, psikamy i czekamy. Tu by mogło się wydawać, że poszłoby sprawnie, nie? Tu mamy reduktor zaraz, hamowania. Tylko kurwa, oczkowa trzynastka nie może w tą śrubę wejść, bo tutaj ta blacha przeszkadza, co nie? Ja pierdolę, co za zjeb to wymyślił, kurwa. Przepraszam, ale się wkurwiłem teraz trochę, wiecie? Zaraz może pokażę, o co chodzi. O! Chodzi o, że oczkowym nie mam jak tu wejść, bo kurwa. O! Tutaj ta blacha przeszkadza, to przeszkadza i nie mam jak oczkowym wejść do chuja pana. Uuu. A wystarczy, że to odkręcę od tego i mam przewód wolny, nie? Także może w ten sposób, no. Tak na pewno, kurwa, odkręcisz. Tak na pewno, kurwa. Ściągam tutaj zderzak i co to są kurwa za kable, bo chuja. Czekaj, to idzie tutaj, no. Pierdol. Tu wyjeb, tu wyjeb. Nie będzie już markownika. Nie, kurwa, nie w tym zestawieniu. Czekaj, tutaj coś idzie. Kurwa. Dobrze sprawdzić. Dobra. Tytek, nie trytytek, kurwa. Rwij to wszystko. W piździe co tyle, bo tego pożyczy i tak nie będzie żadnego i tak. To kurwa, co to jest? Nie wiem, kurwa. Do wyjebania i tyle. Dobra, to jest oziemienie, ale oziemienie czego, kurwa? Pewnie gówna psiego i tyle, do chuja pana. Dojdzie od krzyni, dobra, cnij w piździe. Do wyjebania z tym i tyle, kurwa. Kabli, kabli jak skurwysyny. Ja pierdolę, patrzcie na to, nie? Widzicie, to tylko zderzaczek. No to tylko zderzaczek, to tylko belka zderzaka, nie? Patrzcie, się kruszy kurde jak papier, w ręce normalnie. Ja pierdolę. Jaka kurwa belka. Strasznie. Strasznie kurwa. No mocowanie się na tym trzyma. Mocowanie? Przepraszam, uchwyt. To tak w ogóle to jest podłoga, nie? Tutaj stąd. Zaraz zobaczycie. Piękne to jest kurwa. Już nawet tego nie ma co zakładać z powrotem, nie? Razem z tym zderzakiem, kurwa. No sam plastik jeszcze w porządku, nie? Ale to co jest tutaj, to jest zgroza, nie? Chodźcie. Zderzak się, kurde, w ręcu sypie. No ale to... Niby... Niby normalka, nie? Ło. Ja w zimę w ogóle miałem jeździć, nie? Ja teraz w zimę, panowie, miałem jeździć. Gdzie z czymś takim chcesz jeździć? Ktoś ci w zderzak kurwa wjedzie, to zostanie z twojej dupy jesień średniowiecza, nie? Pierdole. Wiecie, co jest najgorsze? Zderzak jest do dostania. Nawet nowy zamiennik, ale nie jest do dostania ten metal. To jest kurwa przejebane. Nie wiem, może gdzieś znajdę jakąś używkę. Ja pierdolę. Dobra, chodźcie dalej, nie? Przy ściąganiu belki między innymi tyle podłogi zostało z niej, co nie? O, tutaj zrobili sobie jeszcze poprzednicy, widzicie szklane włókno, to zrobili sobie z tego dodatkowy chlapacz.
No nawet nieźle to wyglądało, ale no, to już nie miało prawa trzymać. To jest raz. Tutaj blacha. Tutaj blacha. Blacha. Tego. Od podłogi, nie? Kolejny korek od podłogi. Dobra, idźmy dalej. Tutaj pszczół się nie znalazło. Ale znalazło się takie szpary, między innymi, widzicie? Tu jest szpara, tam jest szpara. Tu jeszcze ta strona nie jest tak tragiczna, nie? Tu jest szpara. A miałem tylko ten, miałem tylko założyć zawieszenie i ściągnąć belkę, ale belki nie ściągnę, bo oczywiście śruby się nie odkręcają, nie? Są zapieczone na amen, mimo że psikałem, dobra. Ale tu poszło sprawnie. Może tą belkę sobie jeszcze jakoś tak zakonserwuję założoną na samochodzie, nie? Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Muszę się położyć, bo na stojąco raczej tego nie uchwycę, nie? Dobra, tu do zrobienia, nie? Także widzicie, tak wygląda o wnętrze progu. Fajny tunel, nie? Teraz mi przypomina, jak robili zdjęcia wraku Titanika na dnie. To tam takie podobne ujęcia są jak tu, nie? Także tam a tutaj ziemia jest w środku w tym progu. Trzeba by było też to zrobić. Widzicie? Próg od wewnątrz, panowie. Na zewnątrz ładny, ale wewnątrz go zżera, nie? No dobra. Tutaj o, takie te. Takie te to jeszcze pół biedy, nie? Ale tutaj patrzcie, co się stało. Tutaj co się stało, nie? Tu. To wszystko jest. Tu nawet ta gąbka, nie? Która była, to co widać, tą gąbkę. O, i tu było właśnie ta żywica przyklejona do tego, nie? I zrobili sobie taki prowizoryczny chlapacz. Nawet to działało, nie było to takie złe, nie? O, tam u góry mamy do obszlifowania. No i coś trzeba będzie z tą belką zrobić, także widzicie. System niezatapialny jest tutaj zaawansowany, bym powiedział. A miałem tylko zawiechę wymienić, nie? A teraz w tym momencie złożenie amortyzatorów przy tym to był dosłownie pikuś, panowie. W porównaniu do tego zobaczcie, co się tu dzieje, nie? Zobaczcie, co się tu dzieje. Kurwa, wszystko leci. Wszystko leci. Wszystko tu leci. Wszystko tu leci. Ojej, ojej. No nic, będziemy robić dalej, będziemy ogarniać. Także kupa roboty przed nami, jak widzicie, co się tu dzieje. Tyle podłogi spadło. I tyle. Dzisiaj, kurwa, nie wyjedziesz, panie kliencie. Dzisiaj nie wyjedziesz. Mamy mnóstwo roboty blacharskiej. Mechanicznie, kurwa, to jest pikuś w porównaniu do tego, co tu się dzieje z blachą, nie? W tym momencie. Także tu mamy do roboty wszystko praktycznie. Ops. No i tu, tam, szlifowanie tej belki, nie wiem, czy ja w ogóle tą belkę zdejmę, bo coś nie za bardzo ta belka chce się dać ściągnąć. Nie wspominam, że śruby się w ogóle nie odkręcają, nie? Au, kurwa, ogrodnik to był stan idealny przy tym. Teraz mogę to przyznać. Teraz mogę, panowie, to przyznać. Ale dobra, ja się zwijam na chatę, bo... Normalnie siły mnie już dzisiaj opuściły. Siedzę tu prawie 4 godziny, a miałem tylko wymienić zawieszenie. Miałem tylko wymienić zawieszenie i zobaczcie, co się kurwa dzieje. Systemowy Passat. Aha, wrócę jeszcze na chwilę do jednego tematu, bo był dość ciekawy, co nie? Tutaj pisaliście, nie? To jest stara osłona. Kurwa, jedna na drugą się narzuciła. Amortyzator. A dobra. Wypierdolone już sprężyny całkowicie z zawiasów. I zadajecie takie pytania w komentarzach pod ostatnim filmem. Ciekawe, kto temu Passatowi podbił przegląd na takim zawieszeniu i na takiej blacharce. Odpowiedź jest tylko jedna. To wie tylko i wyłącznie poprzedni właściciel. Ten, który nim jeździł. Nie Podgórzyński.
bo pan Górzyński go tylko kupił i sprowadził do siebie. O co mnie też wtajemniczał, co nie? Co do reszty rzeczy. Ale! To już by trzeba było się dogadać właśnie. Dogadać! Ale żem zajebał teraz powiedzenie. Tą tajemnicę zna tylko i wyłącznie poprzednik. Niestety. Tyle podłogi z niego spadło. Co się da, to się da. Ale walczymy o dobry stan, panowie Passata. Walczymy, nie poddajemy się. Będziemy robić. Będziemy go robić. Jak to się mówi, będę robił. Będę kurwa robił. Wszystko będzie robione. Wszystko będzie robione. O, już od razu tą plastikową listwę to stąd zdejmę. O, o to mi chodzi bardziej, żeby to jakoś wydostać. O, i między innymi, o, fajnie, tu posprzątać tak przy okazji, nie? Ja pierdolę, co się tu kurwa dzieje. No, ziemia jak ziemia, ziemia się tu zawsze dostanie. Jeździ się to wiadomo, nie? Odpadają różne kurwa farby, nie farmy. Farby, znaczy się nie farmy, tylko farby. Jest ta gąbka, ale mówię, ta strona jeszcze nie jest taka zła. Po tej stronie jeszcze wszystko się fajnie zachowało, nie? Po tej stronie jest jeszcze naprawdę fajnie. O, tutaj już zaczyna też kurwa coś odpadać, owi. Oj, takie tam kurwa rzeczy dziwne, fajne, nie? A spoko, ogarnie się. Jak to się mówi, będę robił, ale dzisiaj pan kurwa nie wyjedziesz. No miałem założyć zawiechę i wyjechać sobie dzisiaj. Ale to nic, trzymajcie kciuki za stabilizację Passata Prezesa. Będzie jeździł, będzie robiony. Mamy do zrobienia system niezatapialny, w pizdu zaawansowany. Dobra, tyle w tym odcinku, dzięki za obejrzenie, a w kolejnych będziemy się brać za malowanie tej belki. Albo i blachę, w sumie już kurwa nie wiem za co, bo jest tyle roboty, że chuj wie za co się wziąć, co nie? Ale coś pomyślimy, coś damy radę. Najwyżej ta belka zostanie, a wymianę tych tulei, belki tylnej zlecę komuś, kto ma podnośnik i sobie to zrobi na podnośniku. Tak będzie, uważam, o wiele, wiele łatwiej i lepiej. Bo tutaj, o, widzicie, no, muszą mnie wspierać lewarki, jakby nie patrzeć. No i tyle, a z śrubami trzeba się namocować, ale chujowe jest dojście. Jeszcze bym sobie poradził, gdybym miał więcej przestrzeni pod spodem, ale... Ech, tak średnio bym powiedział. Dobra. Tyle w tym odcinku, dzięki za obejrzenie. Subskrybować i obserwować, nie? Kolejne odcinki. Jeszcze taki smaczek, detal na sam koniec. Proszę bardzo. Mamy gotowe, tylko to jest pikuś. To złożenie tego... Kurwa, mój kot by to złożył. Tą zawiechę. Ale... Prawdziwa zadyma to dopiero kurwa przed nami. Także fiu, fiu, fiu. Uuu.